Siemanko, cześć, witajcie z tej strony Drodby, witajcie już w 5 odcinku z Clash Royale. Zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy już w gierce i kurczę, pierwsza rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to jest tak. Zadawajcie pod tym filmem w komentarzach pytania do Q&A. Q&A będzie chyba w czwartek albo w piątek. Także zadawajcie, jeśli jakieś macie sensowne pytania, bo na jakieś głupkowate nie będę odpowiadał. A tak to sobie chętnie podpowiadam. I dobra, kupiłem sobie w sklepie parę barbarzyńców, bo miałem dzisiaj. I brakuje nam dosłownie 1000... Niecałe 1000, bo potrzebujemy 7000 na ulepszenie smoka, bo 1000 sobie zagajemy, nie dodać. I jesteśmy w Classic Challenge, także możemy to dokończyć. Dzisiaj na pewno dokończymy sobie Classic Challenge. I kurczę, mamy Clan Chest 8 level, a jeszcze 17 godzin zostało, tylko właśnie wydaje mi się, że byłem nie zrobiony na 10. Dobra, zaczynamy sobie Classic Challenge. Jakby się dało 12 gierek wygrać. To było spoko, byśmy mieli równo na tego, na ulepszenie. Zaraz wypuśćcie jeszcze jedną chatkę i to już będzie bonus. No właśnie, ja cię gacie. Tej gry raczej nie wygramy, ale mam nadzieję, że wygramy następną, chyba że wiem co zrobię. Może to będzie głupie, może nie. Ale zaatakuję na tą drugą wieżę. One są w stanie zniszczyć chatkę. Raczej tak. Nie. Kurczę. Za wcześnie wypuściłem, bo wypuścił loga. No nie. Jeszcze nie wypuścił. Dobra, teraz tą to. Winceska sobie wbijemy smoki. Ładnie, spoko. Dobra, jest jeden jeden wieża. Którą posiadamy tą kolejną chatkę. A dobra, niech sobie odbije. Niech sobie tam odbije. O, fajny rok. Spoko. Miner i teraz czekamy ze strzałkami. No troszkę mogłem się na tą przyceskę przyciągnąć. Ale nie jest źle. Dobry lock. Dobrze, trzeba się przed tym obronić. Teraz tutaj robię to. Ale powiedzmy, że czasem rzucić jeszcze na tą princeskę. Zepsuł to ostro. Kurczę, nie wygramy tego raczej. Chociaż to rany były. To ma fireballa chyba skupić. Chociaż. Dobra, po nas.
700 HP zostało, było blisko nam. No ale próbowaliśmy. Lecimy dalej. Mamy 390 kasy odbierane. Czy tak potrzebujemy jeszcze? Najpierw 90, tak? Chyba. Ze 2-3 gierki, jakby jeszcze tutaj wygrać, to było spoko. Bo by nam starczyło akurat na ulepszenie smoka. Grabłem to. To nie smoku. Serio, nice wizard tutaj. Nie mogę użyć strzały tego. Chociaż... Wykończą go, czy nie? Może i tak. Dobra, sobie tam strzałki, żeby ten... Queen się pozbyć. Princess, nie, to na Queen, no. Troszeczkę. Dwóch widzów mamy. Sporo, o już jednego. Nawet mi kibicują. Znowu dwóch. Dobra, teraz... Ojojoj, czy to będzie dobre? No nie, tylko nie to. No nie. No dobra, nie muszę używać strzałek na armię szkieletu. Co on teraz zagrał? Ojej, szybko. Tak, on nie tak. I tak. Dobra, teraz już jest strzałki i teraz szybko leć ten, Baby Dragon. Cholera, muszki te. Spawn, jak to się nazywa, gówno jedna. Przegraliśmy. No. Teraz pytanie, ile kasy będzie w skrzynce. Czy nam starczy na ulepszenie smoczka, czy nie? Może się wystarczy, chociaż donajpiłem sobie to plus 50. I dobra, skrzynka 390 kasy, dwa gobliny, piecyk i 9 fire spiritów. Dobra, tutaj teraz patrzymy. Nie, nie starczy na nią szans. Może zrobimy tak, 65 kasy. No, coś to nie dało. Ale tu już nie zaczęli mieli kombinuje. Chyba zagrać jeszcze jeden challenge. Albo nie, na spokojnie sobie to przesuniemy na ostatnie odcinek. Wygramy sobie jeszcze jednego normalka. I żeby to wygrać, żeby w puchakach jakoś się trzymać w miarę wysoko. A właśnie, w następnym odcinku będziemy polować na egzekutora. Następny odcinek będzie z polowania na egzekutora. Nowa karta wchodzi. Zaraz to się sprawdzę, bodajże za 2 dni chyba, ale czy to sprawdzimy sobie za chwilę. No jeszcze zaapa użył. A mogło być tak pięknie. Raz, parki.
ale ogólnie następny odcinek będzie ciekawy. Bo w sumie jeszcze będziemy otwierać Blanchesta w następnym. Także spoko. Jakby nam się udało tego egzekutora trafić, to by było mega, naprawdę. No coś się, że to będzie dobra karta. Z tego co widziałem na zapowiedziach wcześniej na filmikach, które na prywatnych serwerach, to będzie sztosik, jak to się mówi. Czego teraz się będzie bronił? Miliontami, dobra. Czy tylko strzałki? I czy jak to obejrzę w najwyższej? Raczej tak, użyję za to, czy nie? Nie użyję za to, spoko. Także mamy wieżę i teraz tylko się bronić. Myślę, że jesteśmy w stanie się wybronić minus 120 i 1500 handlamy na wieży, także jest to do zrobienia. O, on się jeszcze te same dostały, także bardzo dla mnie spoko. Coś ja tu zakrzaczę, wystawię sobie Baby Dragona i zacznę, co on będzie teraz grał. Ten Ice Wizard powinien tutaj umrzeć, ale jeszcze ogniki na Steel Pincher. Dobrze, tam się nie będę bronił, bo tam sobie nic nie zrobił po tej stronie i tak. Dobra, więc chce się bronić, to my atakujemy. Szybko, Barbarians. Ajajajajajaj. A nie, wyjdzie spoko. Czy on uderzy raz, czy dwa? Raz uderzy, dobra, nice. Nie, tu nie chciałem tutaj. Szybko, szybko, bądź, bądź, strzałkę jakoś, czy co? Dobra. 15 sekund, nie można tego już zepsuć. Dobra, on już postawił testa, czyli raczej GG. Tu damy sobie tak, tu damy sobie tak. Tylko sobie damy jeszcze tak. Dobra, wygraliśmy, także do pucharyków dostaniemy troszeczkę. Jeden częścik, nice. I jeszcze sprawdzimy, kiedy będzie egzekutor. Dwa dni, tak, za dwa dni będzie. Wydaje mi się, że to będzie fajna jednostka, to damage per second 44 razy pani jednostka. Aha, bo chyba będzie ich dwóch, tak? Znaczy nie wiem, jak na przykład jest 4 gorączków, to jest razy 4, nie? A dwóch elit gorączków? Też nie wiem, jak to będzie. Będzie. Razy 2 hit speed 2-4 speed będzie średni, 5 eliksirów będzie kosztował. Teraz porównamy sobie jeszcze z gigantem. On ma HP 760, a gigant ma 3000. Na przykład smok ma. No, czyli będzie to mniej więcej troszkę słabszy od Baby Dragona. Troszkę słabszy od właśnie Baby Dragona i Inferno Dragona. Dobra, ale to już myślę, że w następnym odcineczku sobie na spokojnie uzbieramy na smoka ulepszenie. I myślę też, że sobie trafimy. Musimy właściwie trafić jakieś skrzynce tego egzekutora. Dobra, to już przygotuję sobie następny odcinek, nie będę otwierał tego golden chest na zostawie. I dzisiaj taki sobie krótszy odcinek, możecie w sumie też dać znać, jak wam się bardziej podobają. Czy takie krótsze, takie jak było, jak był dzisiaj, czy właśnie będzie takie dłuższe, na przykład 30 minut, albo 40, gdzie sobie po prostu gramy dłużej. Dobra, także pamiętajcie, w komentarzach piszcie pytania do Q&A, ja mogę to być pytania dosłownie wszystko, odnośnie gier, odnośnie, nie wiem, mojego życia, co chcecie wiedzieć, to piszcie. Na wszystkie raczej odpowiem, jeżeli będą tylko nie głupie. No i co, jeżeli film się spodobał, to możecie zostawić kciuka w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to śmiało możecie to zrobić, bo przypominam o konkursie na 500 subów. Będzie to 3 razy karta do Google Play za 50 zł, za którą właśnie możecie sobie kupić gemę albo jakąś specjalną ofertę. Ojejku. No, właśnie, tam możecie sobie kupić właśnie tą kartą. Dobra, nie przedłużam, żegnam się z wami, cześć, do zobaczenia w następnym odcinku, pa, 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 pa.